światło, światło jest miłością. Z tego światła jestem skąpany w miłości, skąpany w świetle, który jest miłością. Ja mam świadomość. Ja jestem ciekawy, zaraz może, taka ciekawość mojej duszy. I zaraz zobaczę Matkę Bożą, Pana Jezusa, świętych, zmarłych, różnych, nie? Jak to będzie, kurczę, sąd ciekawy, jak to będzie. Sąd był. Był! Ale dla mnie to jest, ja prawie was nie widzę. Jak ja to mówię, to ja muszę na nowo przez to przechodzić. Ja nie wszystko mogę mówić, bo są rzeczy, które ja nie mogę mówić, a są rzeczy, które muszę znaleźć słowa, chociaż ja tu już któryś raz opowiadam gdzieś, to dla mnie jest wysiłek trochę, żeby to pozbierać i co mogę powiedzieć w tym momencie dzisiaj do was. Więc teraz jest taki moment, to pomieszczenie się wydłuża, powiększa. Na końcu tego pomieszczenia, jakby przedsionka, widzę coś w rodzaju katedry. Dochodzą przepiękne światła, kolory i muzyka. I ta katedra wygląda jak gotycka katedra, ale to jest ze szkła, z kryształu, ze światła. Coś nieprzeciętnego. I ja wiem, że ja tam chcę wejść. To jest niebo. To jest to, co w Piśmie Świętym opisuje Nowy Jeruzalem. Świątynia w niebie się otwarła. Ja widzę świątynię i widzę wejście do tego i ja mam pragnienie tam wejść, ale zanim tam wejdę, to jest taki wewnętrzny chęć iść, ale widzę, że są rzeczy, które ja jeszcze muszę pokonywać, że tu się coś dzieje. Bo właśnie, że coś się dzieje, bo wokół mnie zaczynają się gromadzić ludzie. Ubrani w piękne, białe szaty, o różnych takich lekkich kolorach, odcieniach, które mają też symbole różowe, zielone, niebieskie, jakieś takie kolory, czysta biel, to są nie do opisania. I oni stoją w szatach długich, mają ręce złożone i jakby nie patrzą na mnie, chociaż widzę, że jest kontakt. Oni wiedzą, że ja tu jestem, oni mnie widzą, ale jakby nie zwracali na mnie uwagę, że ja jestem jednym z nich, ale nie jestem najważniejszy. Oni dla jakiejś innej ważniejszej rzeczy, tak moja dusza to odbiera, dla jakiejś coś będzie się działo ważnego. I oni tutaj są. I pytam się, co tu się będzie działo, że tutaj tu przychodzicie, że tu jesteśmy. Nikt nie odpowiada. Ja znowu próbuję, ciekawa rzecz, ja poznaję ludzi wśród nich. To są wszystko zmarli, to są niektórzy z mojej rodziny, znajomi, ludzi, których ja na ziemi spotkałem, ale w większości to są mi ludzie nieznani. I to nie jest ważne, czy się ich zna, czy nie zna. Ja widzę osoby, to są mniej więcej w średnim takim wieku i niesamowite takie to. Widzę, że jakby jestem, pytam, a oni nie odpowiadają, więc rozumiem, że nie powinienem zadawać im pytań. To nie jest czas, bo coś ważnego będzie po prostu takie jakby odbiór. Poczekaj, to zobaczysz. Więc ja nie zadaję pytań. Jeszcze jakieś tam pytanie, to mniejsza o to, bo za długo. Bo w tym momencie, kiedy ja tam jedno, drugie pytanie zadaję im, to wychodzi mój zmarły ojciec. Piotr Nazar, już zmarły już jakiś czas, przez wiele lat już nieżywy. I on podchodzi do mnie, staje po mojej stronie, bo tu przy mnie jest słup światła i wiem, że to jest mój anioł stróż. Ja nie jest to w kształcie ludzkiej człowieka, tylko jest światło. Wiem, że jest anioł. Ja odbieram to, że to jest mój anioł stróż. Nie wiem, jak na imię jeszcze wtedy. Mój ojciec staje, kładzie mi rękę, tak jakby obejmował mnie i mówi, dlaczego pytasz? O nic nie pytaj, przecież już teraz wszystko wiesz. No tak, pomyślałem sobie, wiem przecież już moje życie. To wszystko taki, w tym momencie przypomniałem sobie, że jakiś czas wcześniej miałem wizję mojego życia, całego mojego życia. Zło i dobro, moje myśli, słowa, czyny to są jak w twardym dysku w komputerze. To jest jakby Pan Bóg nacisnął gdzieś jakiś guzik i w formie szerokiego ekranu, jakby taki obrazek. Tak, tego się nie opisze, nie ma sposobu, ale to się tak oczami mojej duszy patrzę i widzę wszystko zło i dobro mojego życia, całe życie, od urodzenia po ten moment. I doświadczenie zła, jakie doświadczam, i dobra, jakie doświadczam.
kiedy znalazłem w tym świetle, to od razu przychodzą pewne cytaty z Pisma Świętego. Na to, co przeżywam, i to są do tego cytaty. I kiedy światło jest, to od razu słyszę cytat: jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach. Od miłości. To światło i miłość, to jest Bóg. Ja wiem, że żyję dzięki temu światłu, że jestem skąpany. Tyle mam życia, ile jestem włączony w to światło. Nie? Jestem częścią tego światła, jestem niejako stworzeniem Bożym. Zaczynam rozumieć, co to znaczy dusza, czym jest dusza, jak nawet w jakiejś formie, w jaki sposób Bóg moją duszę stworzył i przekazał ciału i dał misję do spełnienia. Dobrze, to zostawmy, bo to za dużo. No i bo takie jest doświadczenie. Cokolwiek uczyniliście braciom moim najmniejszym, mnieście uczynili. Wszystko, co robię, jak drugiego człowieka, jak nie wiem, jak dzisiaj człowieka potraktowałem, to pytam się, jak potraktowałem ludzi, których spotkałem na dnia. Cokolwiek uczyniliście ludziom, mnieście uczynili. Jak ja tobie zadam ból słowem czy czynem, to ja nie wiem, jak cię to boli w duszy twojej. Ty możesz pokazać przez złość, energię, bunt jakiś, ale jak cię boli, to tylko ty wiesz. Nie. Jezus wie. W twojej duszy Bóg żyjący zna twój ból, bo to ból Boga w tobie. I teraz ja, poznając ten czyn mój, czy słowa, które powiedziałem w życiu, Bóg mi daje to poznać. Bóg przecież, ten sam Jezus, ten sam Bóg, co w twojej duszy jest, on jest tym samym, który jest, tworzy moją duszę, tak? A więc on mi w tym momencie daje poznać mój ból i ja znam wartość mojego grzechu, jak to Jezusa bolało. Ale tak samo i to jest ból, można powiedzieć, miażdżący, to jest jak tsunami, jest jakby rozrywający, przerażający taki ból i grzechy, które nie są odpokutowane i grzechy niewyspowiadane dobrze. To wszystko, ciekawa rzecz, takie doświadczenie, że grzech, który został przebaczony i odpokutowany, nie boli. Nie czuje się bólu, tylko się ma poznanie, że był, a nie boli, bo został oczyszczony, nie? To jest tego nie umie okryć w słowa. Ale teraz, i teraz jest tego bólu, jaki zadałem Bogu przez ludzi, przez moje grzechy, nie byłbym w stanie znieść w tym momencie, gdyby nie skąpanie w tym świetle i tej miłości. Ona mnie podtrzymuje. Ale teraz w tym jednym momencie mam wszystkie widzenie wszystkich dobrych myśli, słów i czynów i modlitw i cierpienia, które Bogu ofiarowałem. I to przychodzi jako balsam, jako miłość, jako powiew, jako widzenie, znowu taką wartość. To jest nie do opisania. To jest w jednym momencie poznajesz całe swoje życie, kim jesteś w oczach Bożych. Nie? Ile dobra, ile zła. Nic nie ma ukrytego. Więc to słowo Jezusa, mojego Ojca, już wiesz, już wszystko wiesz, to było, on wiedział, że ja wiem, znam już, w jakim stanie stoję przed Bogiem, w którym jestem zanurzony. I w tym momencie, po tych słowach, już wiesz, wszystko wiesz, słyszę słowa Pana Jezusa. Jego nie widzę, ale wiem, że to Jezus mówi. Otaczają ciebie ci, którym pomogłeś się zbawić. Przyszli na spotkanie z Tobą, aby razem z Tobą uwielbiać Boga, przed którym stoisz. Otaczają Ciebie ci, którym pomogłeś się zbawić. Modlitwą, cierpieniem, miłością. To Bóg zbawia. A my tu jesteśmy na ziemi. Mamy zadanie nie tylko siebie zbawić, ale wyborami dobrego życia, świadectwa, bycia znakiem Boga, innym pomóc Boga poznać, pokochać i się zbawić. Wszystkich, którym pomogliśmy się zbawić modlitwą, cierpieniem, czyli w jakikolwiek sposób spotkamy, tak mam to przekazane. Ci, którzy umrą przed nami, wyjdą nam na spotkanie w momencie naszej śmierci. Oni się też modlą stale za nas. Czy oni są w czyśćcu, czy są w niebie, stale się modlą za nas. Bo to, że się znaleźli w czyśćcu, a nie w piekle, może też nam zawdzięczają. To, że ich czyściec jest krótszy, czy ich cierpienia są złagodzone, to dzięki naszej modlitwie, ofiarom, jakie ofiarujemy, mszy, komunii świętej, dobrych uczynków. I oni odwdzięczają się, są bardzo wdzięczni.
kiedy znajdą się w niebie, modlą się nieustannie za nas, aby moment śmierci naszej był właśnie takim wejściem w to światło i doświadczenie tej prawdziwej miłości, jaką jest Bóg. Więc to, A co w przypadku, jeżeli dana osoba na przykład po śmierci klinicznej nagle się budzi, opisuje, że jakieś ma zjawiska takie, które nigdy nie miała, jakieś zjawiska nadprzyrodzone, że nagle w przypadku powrotu do życia ma jakieś takie zjawiska, których nie umie przeżyć, że widzi mocy, które... No właśnie ja o tym opisuję, bo powrócimy, śmierć kliniczna, jeżeli ona jest, to jest takie, niektórzy wracają bez żadnych wizji, niektórzy mają wizję zła, zależy i pamiętamy tyle, ile Bóg chce, żebyśmy zapamiętali. Mamy tyle, wiemy, zapamiętamy ile potrzeba, albo ile możemy i powinniśmy innym przekazać. Nie obudzisz się ze śmierci klinicznej dlatego, że Ty chcesz, tylko dlatego, że Bóg chce. Bóg rządzi Twoim światem. Nie będziesz żył ani jednej sekundy na ziemi dłużej niż Bóg to zaplanował i jeżeli jest doświadczenie śmierci klinicznej, to jest w planach Bożych, tak. I co zobaczysz, jakie wizje, no to już nie dusza decyduje, tylko no, mogą być przeróżne. Ja mówię o niektórych moich wizjach, bo wszystkiego nie jestem w stanie powiedzieć. To jest teraz po tej wizji tych zmarłych jest jedną z rzeczy, którym to powiedziałem o tym takim doświadczeniu sądu, takiego chwilowego, w tym danym momencie, jak to wygląda. Jest coś takiego, jest taki moment i cały czas powracają do mnie te otwarte niejako i muzyka dochodząca, przepiękne widoki z nieba, które jakby przez tę szybę, przez ten kryształ, przez to światło, coś tam do mnie dochodzi. To, co mi Bóg pozwolił zapamiętać. Dobrze, idziemy dalej. Jest taki moment, że stoję nad morzem, nad brzegiem morza. Jest przepiękny, przepiękny zachód słońca i piękna, potężna tarcza. I tak wygląda, słyszę tak, jakby miało być 20 minut przed zachodem słońca. Tak, czyściutkie niebo, kolory nie z tej ziemi. I patrzę na to słońce, ono mnie wcale nie razi. Obtoczony jestem, nie pamiętam, czy te dusze zmarłych, ci zbawieni, bo to już nie są czyśćcowe dusze, tylko te dusz, które są w niebie. Dlatego zrozumiałem, że też mój ojciec jest w niebie, bo to nie były, bo miałem też troszeczkę wizji czyśćca, na czym ono polega, ale to pominiemy. I jest taki moment, że kiedy patrzę na to niebo i światło, nagle na tym niebie, na słońcu pokazuje się chmurka, która się powiększa, ona jest biała, powiększa się, rośnie, rośnie, rośnie i ta przemienia się w czarną chmurę jak tornado, przerażające. Tutaj w Polsce nie ma takich tornado jak te amerykańskie, ale już zaczynają troszeczkę być. I ta chmura pędzi w moją stronę, ja mam tylko, czuję, że mam patrzeć, nie mam żadnego strachu, lęku, bo jestem otoczony, ale w tej chwili dziwnie to przedsionek, teraz czuję, jakbym był sam, ale otoczony tym światłem i ono się jakby zawęziło do mnie, że ja się znajduję, nie powiem, że w klatce, ale takie pomieszczenie, i nie do pokonania, bo teraz ta chmura formuje się w przerażającą wizję bestii, szatana. I to jest ludzko-zwierzęca, przerażające. Znowu nie jest ważne, co wygląda, jak to wygląda. Widziałem różne obrazy mistyków, nie malarzy, demona. Nie widziałem tak przerażającego jak to, ale przerażenie nie jest tyle, jak to wygląda, tylko tak jak nie do opisania słowami jest światło i miłość, które się czuje w tym otoczeniu, tak nie do opisania jest nienawiść, jaka promieniuje, jaka od tego ryczącego, on ryczy, przekleństwa słyszę, przerażające, straszne tej bestii szatana, które i wyje i chce się, zbliża się. Ja mam, wiem jakby